Jadwiga Mariola Szczypin nie będzie już podlaskim kuratorem oświaty. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi Bohdana Paszkowskiego, wojewody podlaskiego, który gościł dziś w Suwałkach. Jak powiedział w miniony piątek, Jadwiga Mariola Szczypin pożegnała się z pracownikami kuratorium, a dziś ma finalizować sprawę objęcia stanowiska szefa w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Przypomnijmy, że Jadwiga Mariola Szczypin wygrała konkurs na podlaskiego kuratora oświaty w marcu 2016 roku. Wcześniej kierowała kuratorium w latach 2006-2008. Była też przewodniczącym Rady Miejskiej w Suwałkach i pracowała w Miejscowym Centrum Edukacji Nauczycieli. Dzisiaj pani kurator, z tego co się orientuję, jest w Warszawie, albowiem od pewnego czasu prowadziła też rozmowy, aby objąć stanowisko w Warszawie. Nie chcę uprzedzać faktów, ale dzisiaj pewnie już to zostanie sfinalizowane. Choć faktem jest, że w piątek żegnała się z pracownikami kuratorium. W tej uroczystości również uczestniczyłem. Jakie to stanowisko w Warszawie? To jest Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Być może nazwę lekko przekręcam, ale to jest instytucja tymi sprawami zajmująca się. Będziesz tam kierownikiem, szefem? Szefem. Ale może za wcześnie powiedziałem, natomiast taka decyzja, bo rozmawiałem z panią kurator, miała być podjęta.